uzasadniony, a nie zrobiłeś pod tekstami. Stąd też dodatkowy argument z tym związany jest fakt, że Wojewódzka Powiatowa Rada Zatrudnienia Rada Pracy zaopiniowała i przy jednym głosie wstrzymującym się pozytywnie odrzuciła wniosek, tak, to nie powiedziała wniosek starosty. Więc być może, co też jest prawem pana starosty i może absolutnie nie musi tej opinii brać pod uwagę, natomiast mi się nasuwa taka refleksja, no bo też się mówi o tym, że w tej radzie są osoby, które może nie są wiarygodne, może są beneficjentami Urzędu Pracy, stąd być może niezręcznie jest im podejmować inne decyzje. Wobec tego może należałoby złożyć taki wniosek, żeby to nawet rozwiązać. Bo skoro jej opinie nie są brane pod uwagę, to może ona jest niepotrzebna, albo nie jest potrzebna w takim kształcie. No to tyle takich moich pytań. Ja odpowiadam na pytanie, czy sugestie pana radnego. Więc rada na początek projektu, bo ja ten urząd pracy w moim mniemaniu, czy w mojej ocenie, jest powołany po to, żeby służył bezrobotnych, a nie przedsiębiorcom. To po pierwsze. Nie. Przede wszystkim bezrobotnych tworzą miejsca. Przez powiatowy urząd pracy skutki bezrobocia niwelujemy czy zwalczamy. Jeżeli chodzi o tak wspaniałą pracę naszego urzędu, to zawsze przypominam, że od paru lat jesteśmy na ostatnim miejscu w województwie, jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych. Ale to nie miało wpływu na decyzje, które podjąłem. Natomiast praca w powiatowym urzędzie pracy, za którą odpowiada pani dyrektor, ja mam jedyne i tylko jedyną ocenę, którą dlatego tak się stało inaczej. Czas pokaże, jest informacja, którą została pana Macerasa. Nie jest to informacja, która na razie do nas została potwierdzona w sposób oficjalny. Pan dyrektor odwołał się do Urzędu Pracy, ma do tego prawo i to sąd pracy rozstrzygnie, czy decyzja moja była słuszna. Co do Krajowej Rady Rynku Pracy, mogą się nie zgadzać z moją oceną, jak to uszanuję. To nie jest jedyna, tutaj też się tak daleko nie spekulował, żeby ją rozwiązywać, bo to nie była jedyna decyzja, którą to rada podjęła. Rada podjęła na przykład decyzję, którą szanujemy, że staże w naszych jednostkach budżetowych muszą być oparte, umowa o staż musi być oparta deklaracją zatrudnienia, którą my spełnić nie możemy, bo jako jednostka samorządu terytorialnego, na wszystkie nasze stanowiska, nie możemy tworzyć miejsc pracy w nieskończoność czy bez potrzeby. Muszą to być miejsca, które stworzy się na koło. Muszą być rozstrzygnięcia podczas naboru, muszą być konkursowe. I tego też nie możemy. A wielokrotnie podkreślam, że w tamtej kadencji na naszej, powiedzmy, bytności w starostwie przewidziało się przez Urząd Starostwa około 50 osób starzystów, z czego zatrudnienie w różnej formie. Nie na umowie śmieciowe, na umowę na zastępstwo, na umowę na interwencję. Znalazło ponad 10 osób. Także ze staże nie tylko w naszej jednostce, ale w jednostkach publicznych takich jak KRUS, jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. One naprawdę dużo wnoszą. Już nie mówię o tych kwestiach społecznych, ale też przygotowują młodych ludzi do poszukiwania, do pracy, bo u nas pracują, ale to już pomijam. Natomiast wracając do tego drażliwego pytania, ja podałem pani dyrektor 4 powody, na które mam dokumenty i uznałem, to mówię na poprzedniej sesji, gdzie to powtarzam, pani dyrektor jest jak gdyby władna, żeby je upublicznić bądź nie. I tego będę się trzymał. To są powody naprawdę no nie bagatelne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy do sprawozdania, które otrzymaliście państwo, pytania do pana Renata Kutysa? Bardzo proszę. To prawda, pan starosta ten wątek poruszył, ale że mnie nie było na tą komisję, ponieważ 4 tydzień byłem w Warszawie, to teraz chciałem ponowić ten temat i jednak zadać pytanie panu dyrektorowi.
Dlaczego przez ostatni okres powiatowy urząd pracy, nie mówię o powiatowej radzie zatrudnienia, tylko o powiatowym urzędzie pracy, który przygotowuje warianty stanowisk i stosowanie radzie zatrudnienia w rynku pracy, dlaczego kierunuje taki kierunek działań, żeby wyeliminować bardzo wartościowe jednostki budżetowe, które są przygotowane do organizacji dla stażystów z naszego terenu i dają ogromne możliwości rozwojowe. Właśnie dlatego, że są to doskonale przygotowane instytucje. Między innymi te, które wymienił pan starosta. To, co się wydarzyło ostatnio, blokując te możliwości, dając szansę pewnej wyselekcjonowanej grupie, jest dla mnie nie do przyjęcia. Szanowni Państwo, to, że jednostką samorządu terytorialnego czy firmą państwową, czy jak bym tam mówił, nie. Znaczy my dajemy starsze, ale poza to jest, prawda? Są różne firmy samorządowe, które, jednostki samorządowe, które zatrudniają po tym stażu lub po tym stażu radzi na umowach śmieciowych. Ja bym już tak teraz nie tego nie umowa. Chociaż nie mają pewnego znamiona. Natomiast jest wykładnia Najwyższej Izby Kontroli, która po kontroli 60 powiatów urzędów pracy doszła do konkluzji, że firmy, które przyjmują stażystów na staż, wszystkie, nie tylko firmy, ale też jednostki samorządu i inne, traktują stażystów jako tanią siłę roboczą. I jest zalecenie właśnie, żeby po wykonaniu tego stażu, po zrealizowaniu stażu, przynajmniej jakiś tam okres czasu ten staż był zatrudniony. I z tego to się po prostu wie. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że Powiatowa Rada Rynku Pracy ma takie uprawnienia, że może zatwierdzić, może nie zatwierdzić naszej propozycji. To już jest druga sprawa. Także jeżeli Powiatowa Rada Zatrudnienia zatwierdziła nasze propozycje, no więc dalszy taki był jeszcze na razie. Panie dyrektorze, chciałem zwrócić uwagę, że nie ma przepisów, które zabraniałby akceptowania tego sposobu zatrudnienia, po pierwsze. Po drugie, nie jest to prawdą, że takie instytucje, o których tutaj mówimy, wykorzystują stażystów jako tanią siłę roboczą, dlatego że nie mamy takich możliwości. Stażyści, którzy u nas zostają przyjęci na staż, wykonują taką pracę poważną, jaką my wykonujemy, bo innej pracy u nas nie ma, to się węgla nie przerzuca. Natomiast, jeżeli ktoś mi powie, że jednostka administracji państwowej bądź samorządowej może deklarować przyjęcie konkretnej osoby po stażu na zatrudnienie, to jest w błędzie. Wszystkie te jednostki są zobowiązane do przeprowadzenia konkursu, a rozstrzygnięcie konkursu z samego założenia nie jest wcześniej znane. A zatem żadna kontrola rynku nigdy nie będzie w stanie zarzucić nieprawidłowości przy zatrudnieniu bezrobotnych na staż, bez deklaracji i późniejszego zatrudnienia. No to nie jest moja opinia, tylko to jest wykładnia Najwyższej Izby Kontroli. Ja mogę się z tym zgadzać, może się z tym nie zgadzać, ale taka wykładnia nie jest. Poza tym jest jeszcze coś takiego jak efektywne zatrudnienia, więc to od stażu nas Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej też rozlicza z efektywności. Nie tylko, że dajemy bezpośrednio aktywując za nami te staże, bo my to odpracamy, prawda, z funduszu pracy, ale też nas rozliczają, ile osób po tych stażach zostało zatrudnionych. Więc to jest związane również z finansowaniem na rok następny. Więc jeżeli jest mała efektywność zatrudnienia, automatycznie minister finansów daje mniejsze środki na ten rok. Jeszcze muszę dodać jedno zdanie, panie dyrektorze. Rozmawiałem z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem osobiście. Oczywiście są to wytyczne, jeżeli chodzi o oczekiwania ze strony resortu, bo
stażem były, jak szybko znalazły zatrudnienie na bardzo dobrych miejscach pracy w innych instytucjach. No muszę powiedzieć, że ja teraz nie zgadzam. Część osób faktycznie otrzymuje zatrudnienie, natomiast gro spokojnie wraca do nas, do urzędu. Bardzo proszę, pan Sterk. Szanowni Państwo, czy ja dobrze rozumiem, że problem dotyczy tego, że Urząd Pracy podzielił, w cudzysłowie, staże niezgodnie z oczekiwaniami urzędu, tak? Że nie w takich proporcjach, jakby urzędy oczekiwały. Boję się troszeczkę o autonomię tego urzędu. Myślę, że nikt lepiej jak pracownicy Urzędu Pracy, Biura Pracy, nie wie najlepiej jak tymi stażami dzielić. Ja mogę tylko domyślać się do tych instytucji jedno, polegające na kontroli kosztów, tak? Więc wiadomo, że za tym idzie wsparcie finansowe, każdy też nie chciałby z tego koszyka coś tam dla siebie uczynić, ale proszę, zostawmy to dla Biura Pracy i ono myślę, że będzie wiedziało najlepiej jak to wszystko robić. Ja jeszcze się członkiem tej komisji i po tej finalizacji muszę tylko wyobrazić, jaka była, jakie panowało tam napięcie i atmosfera, gdyż rzeczywiście ścierały się kompletnie nie do powodzenia stanowisko przedsiębiorców i samorządowców. A przede wszystkim, proszę Państwa, sprawa jest, nie ma drugiego dna, panie Piotrze, a chodzi tu głównie o efektywność. Po zakończonym stażu ta instytucja, która zatrudniła stażystę, jest zobowiązana do zatrudnienia. W związku z tym pan, jako były starosta, wie doskonale, w jaki sposób przyjmuje się do samorządów pracowników, czyli generalnie wymagany jest konkurs. I tutaj Państwa, na ten temat toczyła się ta cała dyskusja. I tutaj absolutnie, proszę Państwa, nie ma drugiego dna, tylko są dwa różne punkty widzenia. Także naprawdę tu po kolei rzeczywiście się nie zgadza. Ja podzielam jej zdanie. Dobrze. Ja bym dodali, że zatrudnienie starzystów w sektorze przedsiębiorców też nie wynosi 100%. Jest dużo, dużo mniejsze od ciebie. Także tutaj my mówimy otwarcie, że nie możemy, a tam są różne działania, które też powodują, że to zatrudnienie jest żołniejsze, jak wynika w deklarowaniu, które są podpisywane przed podjęciem pracy. Ale proszę Państwa, po prostu tą atmosferę właśnie podnosi ta efektywność. Kiedyś można było przyjmować na staż i nie był wymagana efektywność, czyli nie była wymagane zatrudnienie tego stażysty poza stażu. Teraz jest to obligatoryjne. Ktoś, kto nie zadeklaruje zatrudnienia po stażu, po prostu automatycznie się dyskwalifikuje z otrzymania takiego dofinansowania. Także to, proszę Państwa, ja tak powiedzieć, że jeszcze mamy środki na wszystkie formy wsparcia, także zachęcam do skorzystania. Dziękuję bardzo. Czy do przedstawionego sprawozdania wyczerpaliśmy pytania do pana dyrektora? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku dzisiejszej sesji. Tutaj poproszę panią Iwonę Dobrowską o przedstawienie informacji z działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szczółnie w okresie 2014-2015. Bardzo proszę. Może dużo naszą wątpliwość. Znaczy, jeżeli
Będziemy mogli rzeczywiście pochwalić, ale nie jest czym się pochwalić, tak? Rosną nam wyniki,
nauczania, tak, są ogromne sukcesy różnych placówek, ośrodków szkolno-wychowawczych. Myślę, że to jest coś, co zobaczone przez młodego człowieka, jego rodzica, myślę, że będzie powodem do tego, żeby wybierać nasze szkoły, bo tak naprawdę dzisiaj walczy o przetrwanie szkół, przynajmniej niektórych. Bardzo proszę, panie starosto. Ja chciałbym naprawdę, pomysł bardzo dobry, natomiast ja myślę, że głównym problemem naszego Wrocławego Rabowy jest problem skomunikowania naszych szkół z terenem powiatu szkółskiego. Też skomunikowanie pozwala, że uczniowie idą do ośrodków powiatów. Już nie o tym mówię na Komisji Edukacji, że cała ta tak zwana, bo to nazwa taka opinia, która jest udzielana w sposób taki sąsiedzki o większości szkół marwolskich, to jak gdyby dało, zostało to zachwiane w tym roku, gdzie wynik matur w naszej szkołach były wyższe w powiecie marwolskich. Natomiast ten problem, ja mam do tego problemu komunikacyjnego, bo na tym myślę, że będziemy najszybciej pracować, bo podjęłem informację przed sesją od pani dyrektor, że niektórzy pracodawcy mają też problem z komunikowaniem najeżdżających osób w pracy, jakby wyłączyć te siły firm, a rozwijają się firmy, ale będą potrzebowane dodatkowe drogi do pracy, buduje się w strefie fabryka. Myślę, że to jest czas, żeby jak najszybciej rozpocząć pracę, żeby w przyszłym, już nie wspomnę o planie transportowym, który takim rewolucji w dowozach czy komunikacji w 2017 roku. To wszystko trzeba skoordynować, żeby jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, żeby skomunikowanie tych poszczególnych miejscowości z powiatem szkółskim było lepsze. Niż ze szkołami na terenie powiatu szkółskiego, nie tylko uczniów, ale też idzie szkoły, żeby to na pewno spowodowałoby większy nabór do naszych szkół. Chciałem powiedzieć, że w pełni popieram pomysł kolegi Piotra Skeca, bo jest to bardzo dobra idea. Za drugą musi pójść to, co mówił kolega starosta, mianowicie poprawa technicznych uwarunkowań, które by pozwoliły na realizację tych przesłanek, które by poszły w ślad za materiałem dobrego. Informacji, którą przedstawiła pani Aneta, koleżanki, koledzy, pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawioną informację. Przechodzimy do punktu 10. Punkt 10 otwiera uchwały, które będziemy podejmować. Jako pierwsza uchwała, to jest uchwała dotycząca przyjęcia powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2016. Bardzo poproszę panią Katarzynę Ładnowską, kierowniczą wiceprezesa. Bardzo proszę. Proszę o podjęcie uchwały Rady Powiatu Szkółskiego w sprawie przyjęcia powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2017. Ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na lata 2020 uchwala się następnie. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały wybierze się zarządowi powiatu szkółskiego. Paragraf trzeci. Uchwała po podjęcia. Zgodnie z artykułem 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zasady z zakresu administracji rządowej zainstalowanej przez stronę należy opracowywanie i realizację programu oddziałów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Celem najmniejszego programu jest zignorowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz powstrzymanie sprawców przemocy przed agresywnymi zachowaniami. Osiągnięcie wyżej na zmianę zachowań osób stosujących przemoc, a także komunikację sprawców przemocy. Działania te zostały uwzględnione w powyższym programie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Program przedstawia się na Komisji Gospodarki. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Otwieram przycisk na przedstawiony projekt uchwały.
przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2017. 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Jeszcze argumenty. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały dotyczącej powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie? Proszę wysoko podnosić ręce, bo później ja proszę Państwa. Dziękuję. 16 radnych głosowało za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 16 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tutaj poproszę pana Sebastiana Szotę o przedstawienie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia powiatu sztuckiego do wspólnej realizacji projektu pod nazwą Zdolnictwo Morza do realizacji w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wspólnej realizacji projektu na Zdolnictwo Morza planowanego do realizacji w ramach RPO 2014-2020. Podstawa prawna. Rada Powiatu Szczuńskiego na wniosek Zarządu Powiatu Szczuńskiego uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się wolę przystąpienia przez Powiat Szczuński do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Zdolnictwo Morza planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Szczuńskiego na lata 2014-2020. Paragraf drugi. Upoważnia się Zarząd Powiatu Szczuńskiego do podejmowania działań wspierających paragraf pierwszy, paragraf trzeci, wykonanie uchwały bierze się Zarządowi Powiatu Szumskiego, paragraf czwarty, uchwała się podjęcia. Ja dodam tylko, że Zdolnictwo Morza w perspektywie 2014-2020 są kontynuacją Zdolnictwo Morza w perspektywie finansowej 2007-2013 i jest to projekt strategiczny, który będzie aplikował w ramach podziału 3.2 wsparcie w przyszłym szczeblu. Dziękuję bardzo panu Sebastianowi. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia powiatu szczuckiego do wspólnej realizacji projektu pod nazwą Zdolnictwo Morza planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020? 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Proszę panią sekretarz Halinę Gierałę o przedstawienie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia powiatu szczuckiego do wspólnej realizacji, w sprawie rozstrzygnięcia skargi pani Gini Skrobańskiej. Bardzo proszę. Kolejnej uchwały. Tutaj poproszę panią skarbę.
o przedstawienie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu żółwickiego na lata 2015-2021.